Praca w showbiznesie, szczególnie dla nastoletnich gwiazd, to jest też taki trochę ciężki orzech do zgryzienia. Dlaczego? Bo trzeba chyba uważać, żeby pozostać oczywiście sobą, ale też, żeby pozostać tym dzieckiem, nastolatką. Czy ty albo twoi bliscy, na przykład rodzice, uważacie, żeby twój wizerunek nie był zbyt dorosły, byś na przykład nie była zbyt mocno malowana lub przebierana? Tak, to prawda. Trzymamy się tego właśnie cały czas. Ja też staram się cały czas być sobą. Wiadomo, że już wiele razy było trochę jakby wciskane nam, żeby zrobić mocniejszy makijaż, czy ubrać się nieodpowiednio, ale staramy się to wszystko kontrolować. Ty mówisz, Oczywiście też. że nie. Słucham? Kto wtedy pierwszy mówi nie, sprzeciw? Ja! O. Tak, ja, później rodzice za mną. Ale tak, ale też wiadomo, że na przykład scena albo różne wywiady rządzą się swoimi prawami, więc też nie można wyjść, wiadomo jak. Ale tak, staramy się w tym wszystkim być dalej dzieckiem i cieszyć się tym, co mam, więc jakby mamy to pod kontrolą.